Czy wy też odnosicie wrażenie, że jesień zbliża się ogromnymi krokami? Jeszcze 3 tygodnie temu było 35 stopni na plusie, a dzisiaj rano, kiedy wstałam, termometr pokazał tych stopni 9. Ale wiecie co? Mnie to absolutnie nie przeszkadza, ponieważ ja jesień uwielbiam. Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmie. Jest już wrzesień. Dacie wiarę, że już 9 miesiąc roku 2020 został rozpoczęty przez całą sytuację, która miała miejsce, nadal zresztą ma od marca. Życie toczyło się w ekspresowym tempie. Te miesiące po prostu tak przeleciały przed oczami. Dużo się wydarzyło, dużo się działo. Były łzy, były smutki, była także radość, więc naprawdę 4 miesiące zostały do końca roku. Mam nadzieję, że one będą o wiele lepsze jak te, które mamy za sobą. A jak to bywa na moim kanale, w związku z rozpoczęciem każdego miesiąca zapraszam was dzisiaj do obejrzenia ulubieńców, czyli te perełki, które zaskarbiły sobie moje serce w miesiącu ubiegłym, czyli w sierpniu, więc żeby nie przedłużać dalej tego wstępu, zaczynamy. Sierpień to jest miesiąc, w którym ja się urodziłam. Jestem zodiakalną lewicą i jednym z prezentów, które dostałam od moich znajomych właśnie z okazji tego dnia, był zapach od Donny Karan Be Tempted. Czerwone jabłuszko, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Zielone jest bardzo takie świeże, a to jest, powiedziałabym, bardziej owocowe, słodkie, ale takie codzienne, takie bardzo fajne, bardzo długo utrzymujące się na mojej skórze, rewelacyjnie współgrające z pH. Nie jest to zapach duszący, idealny zarówno do pracy, jak i do codziennego noszenia, ale powiem także, że świetnie nada on się na wieczorne wyjścia. Ma coś takiego w sobie, co pasuje mi do wieczorowej aury, do wieczorowej pory i myślę, że te dwa pierwiastki dobrze się komponują. Przepiękny zapach, naprawdę. Od momentu, kiedy go otrzymałam, używam go praktycznie non-stop, nie tylko do pracy, ale także jak gdzieś wychodzę, czy czasami nawet psiknę się nim, jak jestem w domu. Następny ulubieniec jest także ulubieńcem lipca, ale zapomniałam go uwzględnić w ulubieńcach lipca właśnie w ubiegłym miesiącu, dlatego zanotowałam sobie jego nazwę i pokazuję wam ten produkt w ulubieńcach sierpnia, z zaznaczeniem, że był on także ulubieńcem lipca, właściwie te chusteczki były ulubieńcami lipca. To są chusteczki biodegradalne z firmy Simple, naturalne, rozkładające się, nie żadne chemiczne, bardzo dobra inicjatywa ze strony marki, ja je uwielbiam. Mają genialne nasączenie, bardzo dobrze zmywają twarz, radzą sobie z makijażem, a to, że nie mają negatywnego wpływu na środowisko, bo tak jak wspomniałam, są biodegradalne, przepięknie pachnące, jeszcze bardziej popycha mnie do tego, żeby kupić sobie je ponownie i zrobię to, jak tylko to drugie opakowanie wykończę, bo kupiłam 2 w promocji. Te chusteczki z ręką na sercu spełniają wszystkie moje wymagania, oczekiwania. Ja jestem z nich bardzo zadowolona. Jeżeli możecie w jakiś sposób pomóc swojej planecie, naszej planecie, na której mieszkamy, to jak najbardziej, jeżeli jesteście w Wielkiej Brytanii, polecam wam wypróbowanie tych chusteczek. One są troszeczkę droższe od tych normalnych, takich tradycyjnych, ale często w Butcie możecie kupić je na promocji, więc aż tak dużo nie zapłacicie za nie, a jednak swój wkład w ochronę środowiska będziecie mieli. W filmie, w którym mówiłam wam o moim małym sukcesie, którym była sesja zdjęciowa w jednym ze sklepów tutaj u mnie w mieście, w sklepie, który trudni się w sprzedaży produktów, które nie są zapakowane w plastik, aby tego plastiku było mniej, aby ludzie tego plastiku mniej generowali, żeby to wszystko nie wracało do środowiska, do oceanów, do mórz, do rzek, żeby tego było jak najmniej. Mówiłam wam właśnie także, że kupiłam sobie szampon w kostce, który przepięknie pachnie różą i różą geranium. Tu mam opakowanie, zaraz przyniosę sam szampon, który wam pokażę, bo został w łazience. To jest naturalny produkt, lokalnie wytwarzany w Wielkiej Brytanii. Specjalnie zostawiłam sobie to pudełeczko, żeby pokazać wam, jak firma wygląda, bo jest on dostępny w internecie, możecie spokojnie sobie znaleźć, gdzie te produkty można dostać na ich stronie internetowej. I tutaj właśnie mydełko, taki szampon w kostce, które mam w swojej łazience, pomagają w redukcji plastiku, bo nie kupuję
czegoś, co właśnie jest zapakowane w takie tworzywo, tylko raz użyje, nie ma i koniec, a kartonik lepiej jest zrecyklingować jak właśnie plastik. Wiecie także, że już taki sposób pomocy środowisku praktykuję od dawna, szczególnie jeżeli chodzi o żele pod prysznic, bo ostatnio, powiem wam, kupuję częściej mydło jak sam żel pod prysznic. Kupiłam kilka miesięcy temu 4-pak z Lidla i nadal do tej pory mam i nie czuję potrzeby, żeby kupować jakiś żel pod prysznic, bo mydło mi się bardzo dobrze sprawdza, więc ruszyłam także w stronę szamponów. I na początku bałam się, że ten szampon będzie aż przesadnie wypłukiwał mi włosy. Będą one skrzypiące, będą one bardzo takie odkryte, nagie, nie będzie takiej warstwy ochronnej, którą normalnie zwykły szampon zostawia. Tak miałam w przypadku szamponów z Lasha, dlatego ja codziennie szamponów z Lasha nie mogę używać, bo te włosy na tym strasznie cierpią, a ten zupełne przeciwieństwo szamponów z Lasha. Naprawdę te włosy są bardzo miękkie, nie są skrzypiące, są leciutkie, przepięknie pachną i do tego bardzo szybko się wyczesują, nie plączą się. Jestem z niego bardzo zadowolona, więc polecam wam także skuszenie się na tego typu produkty kosmetyczne, które minimalizują nasz wpływ na to, co nas dookoła otacza. I ostatni kosmetyk to jest coś, co widzieliście w moim poprzednim filmie, czyli maska typu Peel Off z zieloną herbatą z firmy Dr. Sugar. Cierpiałam, wierzcie mi, naprawdę cierpiałam, kiedy tą maskę zrywałam z twarzy, bo nie było to przyjemne uczucie, a wręcz, tak jak w filmie widzieliście, krzywie się nawet niekiedy bolące, więc na całą twarz tego produktu nie będę używała. Mówiłam wam także, że nie wiem, czy skuszę się na kolejne opakowanie, ale zmieniam zdanie, ponieważ używam tego produktu tylko i wyłącznie na nosie i tutaj na polikach, w tych miejscach, gdzie te pory mam najbardziej widoczne. Rewelacja. Nie muszę się katować i nakładać tego produktu na całą twarz, ponieważ są inne produkty, które mi te pory tutaj wyczyszczą, a nie będą sprawiały, że będę czuła ból. Natomiast kiedy nałożę sobie tutaj tak jeden pasek tego kosmetyku, zostawię do wyschnięcia, zedrę go jednym ruchem, ten ból jest mniejszy. Myślę, że ta część na mojej buzi jest bardziej odporna na jakiekolwiek mechaniczne urazy, no bo to jakby nie było, jest ingerencja mechaniczna, zrywanie takiego plastra i daje radę, naprawdę daje radę. Ja wam podlinkuję ten film tutaj na górze, żebyście zobaczyli sobie rezultaty, to co maska wyciąga ze skóry, jakie białe kropki na niej zostają, bo widać to gołym okiem, rzeczywiście te zanieczyszczenia wychodzą, a i przy okazji ona ma takie mocne działanie, że wyrywa wam niechciany meszek z buzi, szczególnie tutaj miałam jego najwięcej i jak spojrzałam na maskę, to tam były włosy. Czyli jednocześnie dwa w jednym, wyciąganie wągrów, jak i woskowanie. Okej, moi drodzy, i to tyle, jeżeli chodzi o ulubieńców zeszłego miesiąca. Chmura ogromna tutaj idzie, widzę jak znowu światło się zmienia, ale takie warunki, no niestety ja nie mam na to wpływu, nie chcę mi się wyciągać z softboxów, bo nie mam tak naprawdę czasu, żeby je składać. Mam teraz małą przerwę w pracy, bo dzisiaj pracuję akurat z domu, więc uznałam, że wykorzystam ten moment i nagram dla was film. A teraz tradycyjnie, jeżeli miło spędziliście ze mną czas, to poproszę o łapkę do góry. Nie zapomnijcie subskrybować, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Wgrywam tutaj regularnie, co tydzień są nowe filmy na moim kanale i bardzo będzie mi miło, jeżeli zostaniecie ze mną na dłużej. A tymczasem życzę wam udanej reszty dnia i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa pa!